GBP USD wisi, wisi, wisi. Jak widzicie tych wiszących poziomów, pomimo tego, że próbowaliśmy do nich dojść, to jednak rynek ciśnie w przeciwnym kierunku. Zostawiamy te poziomy do rozliczenia. W tej chwili jeszcze nie wiem dlaczego, ale tak zostaje. Na GBP USD oczywiście też oczekuję wzrostów właśnie między innymi po to, żeby rozliczyć te poziomy. Chmurki co prawda pchają nam tę cenę w dół, ale już coraz, coraz wolniej. Tu nic nie ma zdaje się, że na miesięcznych wsparciach. Nie, też tutaj nie byliśmy. Na Australijczyku byliśmy, o, tu są miesięczne wsparcia. Na Australijczyku byliśmy na wsparciach, a na EdQ je przyjechaliśmy. Tak by to wyglądało. No mamy ciekawą sytuację jeszcze, bo pod tymi dołkami mieliśmy bardzo duże kupowanie. Tutaj też było kupowanie, może nie jak, tak gigantyczne, jak tutaj, ale jednak było. Tyle, że rynek wszedł w taką mini mini konsolę. A na Euro GBP gdzie to on był, ten EuroGBP, tutaj, a na EuroGBP mieliśmy sytuację taką, że tutaj była bardzo duża sprzedaż, po czym rynek po prostu no, więc dosadnie ześwirował i bardzo gwałtownie spadł. Tu widzicie, co tu się wydarzyło. To gdybyśmy mieli taką analogię zrobić na kablu, tak? no to, to powinniśmy tam polecieć w ogóle w jakiś, w jakiś kosmos. Być może jest to, jest to reakcja, taka będzie reakcja z opóźnionym zaponem, bo powinniśmy wybić tutaj te szczyty. Na chwilę obecną, tak jakby fund i, i dolar grał na osłabienie euro, z ostatnich informacji, takich fundamentalnych, choć nie przyjmuję jakby zbyt wiele fundamentalnie, bo jednak widać większość na wykresie ale fundamentalnie euro mówi, że się będzie bronić. Więc zobaczymy, jaka będzie ta siła euro i być może jak Europejski Bank Centralny zadziała, to, to zobaczymy tego kabla dokładnie na tym poziomie. Nie pierwszy raz tak się zdarza, że rynek wyciągany jest w jedną stronę, no, po to, żeby gwałtownie odbić, odbić w drugą. To nie od, dziś, nie od dziś takie rzeczy się na rynku dzieją. Jeśli chodzi o jeloły... To tutaj jelołów chyba niżej już też nie ma. Mhm. Są, są tylko na górze. Przebicie tego jeloła przed godziną 14 będzie sugerowało, że powinniśmy po 14, już podczas sesji amerykańskiej, jeszcze go chcieć zretestować. Tak jak mieliśmy tutaj. Tak, że jeżeli jest poziom jeloł i on jest przebijany z rana, to w okolicach sesji, czy przed sesją amerykańską, powinniśmy go retestować. No tutaj tego retestu jakiegoś wielkiego nie było. No i cena wróciła. Po kilku dniach, i jakby nam ten poziom rozliczyło. Jeloły na górze to jeloły bardziej reakcyjne. Choćby taki, tu jest akurat taki no, szkolny wręcz przykład, jak jeloł trzyma nam poziom i, i cena się od niego odbija. Fiolety na GBPUSD, tak jak na Australijczyku i tak jak na euro. Jeżeli fiolety są nad ceną, są bardziej reakcyjne. Jeżeli są pod ceną, to zakładamy, że cena powinna do nich dojść. Na tą chwilę, jakby tutaj, fioletów pod spodem nie widzę. Wszystko jest na górze, więc raczej będziemy szukali tam jakiejś reakcji, jak rynek pojedzie w górę.